było pozytywnie. Na pewno chciałyśmy pobiec albo zakręcić się w granicach takiego czasu, który dałby nam awans, chociażby z małym kół. Niestety nie wyszło. Taka jest sztafeta krótka, no nie. To jest nieprzewidywalny akurat sport w tym momencie, nasza sztafeta, bo to wszystko się dzieje na pełnych prędkościach. Ciężko mi powiedzieć, na co nas było stać. Na treningach to wyglądało obiecująco. Niczego też nie chciałyśmy wmawiać sobie przed samym biegiem. Trudno, to jest właśnie ta krótka sztafeta, nie wyszło nam. Postaramy się na drużynowych mistrzostwach Europy, które będą w Bydgoszczy. Tam będzie szansa, żeby wykręcić dobry czas. To miała być przepustka do Doha. Ale myślę, że sobie poradzimy, bo jesteśmy waleczne i mam nadzieję, że będzie dobrze. Ja myślę, że na gorąco ciężko wyrokować. Posłuchamy pani trener, co tam się nie zgrało i nie zadziało. Na pewno jest nam bardzo przykro, mi w szczególności, że powrót do sztafety po 2 latach wygląda w ten sposób. Jednak nie składamy rękawicy i nie składamy boju o Doha. Przed nami ciężki sezon. Jak zwykle ta sztafeta jest przyzwyczajona do ciężkich sezonów i do walki o każdą imprezę do samego końca i o każdy centymetr tego stadionu. Także myślę, że wszystkie tak jak tutaj jesteśmy, stanowimy Team Spirit, wygrywamy razem, przegrywamy razem. I ja tylko chyba chciałam powiedzieć, że przepraszam cię, synku. To miało być dla ciebie, nie wyszło. Ale myślę, że za 1,5 roku razem pokażemy, że możemy więcej. To jest nasz główny cel. A tu miał się zdarzyć ten pierwszy krok ku Tokio. On się oddalił, ale tak jak powiedziałam, tak jak jesteśmy w 4, jesteśmy wszystkie bardzo waleczne. Ta sztafeta jest mieszanką taką trochę wybuchową i myślę, że potrzeba nam też takiego zgrania i spokojnej głowy, a na razie ich nie mamy, bo ciągle musimy za czymś gonić. I jak widać, to się nie zmieni. Nieraz udowadniałyśmy, że się podnosimy po porażkach, także mam nadzieję, że tak samo będzie tym razem. Mogła być bardzo dobrze. Widziałam, jak dziewczyny do siebie dobiegają, jak podaje Kamila Kasi, Kasia Marice. No i chyba za bardzo chciałam, żeby było jak najszybciej. No i po prostu widziałam właśnie z kamery tam troszeczkę, że na znak dobiegłam idealnie. No ale w sumie to nie ma się co dziwić. Zamknęli tu nas na 3 tygodnie. I po prostu myślę, że mózg jest zlansowany. No i co no? Znowu zaczynam sezon i płaczę. Także myślę, że damy radę z dziewczynami zrobić minimum. Znaczy być w tabelach do Doha i że damy radę i będzie dobrze. No była chęć, no bo jeżeli byśmy tutaj zakręciły się wokół 10-8 miejsca, tym bardziej jakbyśmy były w finale, no to byś miały zapewniony start na Mistrzostwach Świata, także myślę, że to było bardzo ważne. Miałyśmy to zgrupowanie, ćwiczyłyśmy, dawałyśmy się wszystko na treningach. Chciałyśmy tak naprawdę jeszcze lepiej, żeby to wypadło właśnie dziś. Chęci były, motywacja była, wiadomo. Wydaje mi się, że biegowo też byłyśmy dobrze przygotowane. Także no cóż, no to jest właśnie 4x100, sztafeta krótka. Także nie tylko emocje, zmiany, także właśnie to szczęście, nie? Troszeczkę dzisiaj nas opuściło, ale miejmy tą nadzieję, prawda? Nadzieja umiera ostatnio.